I w tym momencie mógłbym zakończyć całą recenzję. OnePlus 7 Pro to burza wśród wszystkich smartfonów. Kropka. Unsub, dislike, jesteś debil. Dobrze, to jeszcze argumenty i wymienienie wad, które mimo wszystko w urządzeniu znajdziemy. Nie dziwię się polskim i zagranicznym recenzentom wychwalających 7 Pro. I cieszę się, że każdy z nas dostrzega praktycznie te same wady. Na temat poszczególnych elementów smartfona powiedziałem już trochę w pierwszych wrażeniach, zatem jeżeli czegoś nie znajdziecie tutaj, ten link traktujcie jako uzupełnienie. A teraz do rzeczy. Telefon pod względem konstrukcyjnym to dzieło sztuki, a już szczególnie w omawianej dzisiaj wersji niebieskiej, która dzięki połyskującemu matu, czy jakkolwiek to inaczej nie nazwać, dobrze znosi zabrudzenie czy tak zwane palcowanie obudowy. Chwali się głośniki stereo, umiejscowiony z prawej strony pstryczek do przełączania trybów dźwięku, choć mam wrażenie, że jacka można byłoby gdzieś tu zmieścić. No ale wiadomo, bezprzewodowe słuchawki same się nie sprzedadzą. Części recenzentom przeszkadza trochę zaoblona, a zarazem kanciasta krawędź urządzenia. Mi natomiast nie. Urządzenie w swojej konstrukcji nawiązuje do takiej S9, choć jest zauważalnie większe. I tutaj przechodzimy do jednego z mankamentów smartfona. Telefon jest duży, co nie każdemu może odpowiadać mimo świetnego zagospodarowania frontu. Ekran Fluid AMOLED o przekątnej niespełna 6,7 cala z 3 trybami rozdzielczości to majstersztyk. Wyświetlacz wspiera HDR10, posiada 90Hz odświeżenie, możliwość kalibracji ekranu poprzez oprogramowanie, tryb nocny, tryb czytania. Jest to chyba najlepszy ekran, jaki do tej pory pojawił się w smartfonach. A przynajmniej według mnie. W dolnej części znajdziemy zaszyty pod taflą szkła, czytnik linii papilarnych i tutaj znowu, nie ma na rynku tak szybko i sprawnie szczytującego skanera odcisków palców. Ten myli się niezwykle rzadko, a i powierzchnia do jego odczytu wydaje się większa niż u droższych konkurentów. Szkoda tylko, że aby móc z niego korzystać, trzeba wybudzać ekran. Ale to jakoś przeżyje. Telefon działa pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką systemową Oxygen OS, aktualnie o numeracji 9.5.5 i boziu droga. To najlepiej działające oprogramowanie, jakie miałem okazję używać. Nie wiem, jaka w tym zasługa wyższego odświeżania ekranu, a jaka samej wydajności OS połączonej ze Snapdragonem 855, ale odczucia ze styczności z telefonem są nie do opisania. To jak to wszystko działa płynnie, z idealnie skomponowanymi animacjami przy 25 klatkach na sekundę, tego nie da się Wam pokazać. W ustawieniach telefonu znajdziemy też masę funkcji pozwalających spersonalizować telefon pod siebie. Mam tu na myśli chociażby szybkie gesty na włączonym ekranie, dolny pasek nawigacji, wcześniej wspomnianą personalizację ekranu czy samego audio. Telefon w zależności od wersji posiada 6, 8 lub 12 GB RAM. Ja jak wiecie testowałem model 8256, choć są też wersje 128 GB. Aparat 7 Pro to najlepszy możliwy aparat, jaki możecie dorwać z serii OnePlus. Zdjęcia są zauważalnie lepsze od tych znanych z szóstki, choć z Mi 9 nie jest już tak łatwo. Obiektywy mamy trzy. Pierwszy 48-megapikselowy i to on bezapelacyjnie robi najlepsze zdjęcia niezależnie od pory dnia. Drugi 8-megapikselowy odpowiedzialny za potrójne zbliżenie oraz trzeci 16-megapikselowy szerokokątny. Kiedy światła mamy dużo, warunki pogodowe sprzyjają, każdy z nich strzeli dobre zdjęcie. Jednak w momencie robienia zdjęć nocnych przy teleobiektywie czy szerokim kącie zaczynają pojawiać się delikatne szumy, a i ilość detali zauważalnie spada. Nie rozumiem też OnePlusa chwalącego się potrójnym zoomem optycznym, który w praktyce jest bezstratnym hybrydowym. Zatem jeżeli coś jest optyczne, to według mnie jest optyczne. Koniec, kropka. Sama hybryda, tak jak powiedziałem, jest spoko, choć mam wrażenie, że pod tym względem Huawei P30 Pro wypada zauważalnie lepiej. Wysuwana kamerka do selfie ma 16 megapikseli f2.2 i robi normalne zdjęcie. Ani za dobre, ani za słabe. Telefon rejestruje także wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 60 klatkach, tutaj przykład wideo nagranego w 30 fpsach. Sami ocencie. OnePlus 7 Pro to także świetne urządzenie muzyczne. Głośniki stereo grają lepiej niż zadowalająco, telefon wspiera Dolby Atmos, a na dobrej klasie słuchawek może pozytywnie zaskoczyć niejednego malkontenta. Mimo to szkoda braku tego mini jacka, a i przejściówkę też można byłoby dodać. To nie są wielkie koszta. Dosyć chłodno mogę wypowiedzieć się na temat baterii. Ta 4000 mAh to jak na tej klasy urządzenie i ten gigantyczny ekran to zdecydowanie za mało. W stanowczej większości telefon wytrzymywał mi coś około 4 godzin na włączonym ekranie przy ustawieniach najwyższej rozdzielczości. Ja wiem, mógłbym ją zmniejszyć, ale nie po to kupuje się taki telefon, aby oszczędzać na rozdzielczości. Dobrze, że telefon wspiera szybkie 30W ładowanie Warp Charge, telefon od 0 do 100% naładujemy w godzinę. Niestety nie naładujemy go indukcyjnie poprzez standard Qi,
jak i każdy inny. OP z uporem maniaka nadal wstrzymuje się z dodaniem cewki ładującej, co dla mnie jest lekko dziwne. OnePlusie, dajmy ludziom wybór. Chcą ładować wolniej bez kabla? Proszę. Chcą szybko poprzez Warp Charge? Ależ także proszę. Na koniec pozostała cena. Najtańszy model 7 Pro 628 na stronie X.com jest do kupienia w cenie 3099 zł, a wersja najwyższa 12256 za 3599. To nie są kwoty małe, tym bardziej jak na OnePlusa, jednak do ceny za flagowe modele P30 Pro czy S10 Plus nadal im daleko. Zatem podsumowując, OnePlus 7 Pro to telefon wyjątkowy, posiadający masę zalet, chociażby genialny ekran, bardzo dobry, choć nie najlepszy aparat, fantastyczne oprogramowanie, szybkie ładowanie Warp Charge, bardzo dobre głośniki stereo, choć nie ustrzegł się też wad. Brak certyfikatu wodoszczelności, choć śmiało telefon możecie zanurzyć w wodzie, brak możliwości indukcyjnego ładowania w standardzie Qi, dla niektórych może okazać się też po prostu za duży. A sama bateria też tyłka nie urywa. Telefon nie jest najlepszym, czytaj, najbardziej kompletnym smartfonem na rynku. W elemencie opłacalności moim zdaniem przegrywa też z Mi 9. Mimo to pokochałem go miłością szczerą i czystą. Tak jak kiedyś Google Pixela 2 XL czy Note 9. Dlatego od teraz to OnePlus 7 Pro zostaje moim głównym telefonem z Androidem. A co Was najbardziej urzekło bądź odrzuciło w nowym OnePlusie? Sekcja komentarzy należy do Was, ja ze swojej strony dziękuję serdecznie za poświęcenie tych paru minut na ten dopełniający materiał o OnePlusie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.